Cześć. W dzisiejszym filmie zajmę się głównie odprowadzeniem deszczówki. Przy okazji pokażę, jak sposobem usunąć z drogi duży kamień. Następnie przygotuję rurę karbowaną i pokażę, jak zrobiłem z niej studnię chłonną. Zapraszam na film. Do odprowadzenia deszczówki będę używał pomarańczowych rur kanalizacyjnych. Tutaj widać prowizorki, które służyły przez kilka miesięcy, żeby deszczówka nie leciała bezpośrednio pod dom. W większości korzystam z rur SN4. Do samych rur spustowych doprowadzam F110. Tutaj akurat mam dwie rury bardzo blisko siebie, więc prawie od razu przechodzę na F160. Sam proces łączenia rur wygląda identycznie, jak pokazywałem przy robieniu kanalizacji w domu. Może z jedną drobną różnicą, że tu z założenia będzie spływać tylko ciecz, więc nie trzeba się tak obawiać o przekroczenie maksymalnego spadku. Co do głębokości, to teren będzie dookoła jeszcze wyrównany, a same rury spustowe przycięte. Dodatkowo, kamera trochę to wybrzusza, dlatego może się tutaj wydawać, że odpływy są tuż pod ziemią. W rzeczywistości ta rura 560 160 będzie już kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. Rurę układam jakieś 10 centymetrów od ocieplenia fundamentu. Tak jak powiedziałem, kamera nie oddaje różnicy w wysokościach terenu. Na tym ujęciu stoi na wysokości około 20 cm nad ławą fundamentową. Wraz z pomocnikiem zagęszczamy i zakupujemy rurę. W międzyczasie powstanie tymczasowy taras palet, który będzie widoczny w późniejszych ujęciach. Tutaj widać już trochę przycięte rury spustowe. Nie jest to jeszcze ich ostateczna wysokość, bo tej po prostu nie znam. Te trójniki to są rewizje ze specjalną kratką, która ma wyłapać ewentualne zanieczyszczenia z dachu. Tak wyglądają wewnątrz. Tutaj już widać, że kamera stoi na wcześniej wspomnianym tarasie. Mistrzowie drugiego planu zrobili sobie tunel z rury karbowanej. Z prawej strony doszła rura z drugiej strony domu. Materiał z ich łączenia wyglądał bardzo słabo, więc pokazuje tylko efekt końcowy. Ta część jest znacznie niżej, dlatego że poza deszczówką będzie tutaj woda, która powstaje w procesie otrzymania pompy ciepła oraz popłuczyn ze stacji uzdatniania. Fragment tej instalacji było widać na filmie z montażu odzielażacza i zmiękczacza. Te urządzenia zużywają sporo wody, również zimą. Stąd decyzja, aby wykopać je głębiej. W efekcie ten fragment rury prawie opiera się o ławę fundamentową. Powycinałem trawę fragmentami, licząc, że odżyje po zakopaniu. Niestety, wszystko się rozciągnęło na kilka ładnych dni, więc i tak zdechła. Na tym ujęciu trochę lepiej widać spadek terenu. Szczyt studni chłonnej, która będzie w tym miejscu, jest faktycznie poniżej ławy fundamentowej. Ta informacja będzie istotna, jak zobaczycie jej wielkość. Na drodze rur pojawił się spory kamień. Nie jest on może tak ogromny, żebym go nie dźwignął, ale jest to mało wygodna pozycja. Ja też nie mam już 20 lat, a kręgosłup jeszcze mi się trochę przyda. Dlatego zrobiłem to sposobem. Na logikę jak coś stoi na drodze to trzeba to przesunąć. W tym celu wykopałem trochę głębszy dół obok kamienia i go tam wypchnąłem. W ten sposób używając dźwigni łatwo usunąć z drogi całkiem spory kamlot. Oczywiście jak to będzie kloc mający kilka ton to bez ciężkiego sprzętu się nie obejdzie. Na tym odcinku dałem rury kanalizacyjne SN8. Całkiem często przejeżdżam tędy autem, więc wolałem na tym nie oszczędzać. Na tym odcinku samą rurę zasypywałem na kilka centymetrów piachem zasypowym. Dopiero następnie rodzimą glebą z wykopu. Teraz pora na studnię chłonną. Głównym jej elementem jest rura karbowana FI600 o długości 1,5 metra. Ustawiam ją w planowanym miejscu i zaznaczam miejsce z około 20 cm zapasem. Tutaj ktoś mógłby się zastanowić, czy to wystarczy przy dużych opadach. Od razu mogę powiedzieć, że nie. Woda będzie wybijać górą, to jest pewne. I tutaj ważne jest to, co mówiłem wcześniej. Pokrywa tak naprawdę jest na wysokości ławy fundamentowej. A sama studnia oddalona od domu o 14 metrów. Więc nawet jak woda wybije to w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Teraz z innej beczki. Skoro jest taki spadek, to może po prostu puścić wodę, niech sobie spływa i wsiąka. Jak wspomniałem wcześniej, ta studnia nie będzie tylko rozsączała deszczówki. Zimą, przy dużych prozach, kiedy ich deszczu raczej nie ma, pompa ciepła generuje całkiem sporo wody podczas odszraniania. Podobnie odzielarzacz potrzebuje dużo wody do płukania, a zimą również pracuje. Nie chcę, aby gdzieś na posesji powstawały marznące kałuże. Dlatego wszystko będzie szło tutaj. Podczas kopania tego dołu nic ciekawego się raczej nie działo. Ale mam do was pytanie Tak swoją drogą, może ktoś wie Czy z takiej gliny w ogóle się y, robić cegły Albo jak wygląda proces robienia takiej cegły Bo planuję zrobić siebie też, u siebie też y, wędzarkę Jakbym jeszcze do tego sobie porobił cegiełki To by było całkiem fajnie Dajcie znać, może ktoś z was faktycznie ma jakieś doświadczenie, bo ja nigdy tego nie robiłem więc nie mam o tym zielonego pojęcia, co się dodaje, jakie temperatury i inne zabawy. Kopanie tej dziury dobiegło końca. Rura wraz z pokrywą chowa się kilkanaście centymetrów pod powierzchnię. Przed jej faktycznym montażem wsypuję do otworu jakieś pięć taczek żwiru. Staram się go rozgarnąć w miarę równomiernie. Żeby studnia się zbyt szybko nie zamuliła wyłożę ją geowłókniną. Uciąłem odpowiedniej długości kawałek tak żeby zachodziła na siebie dobre pół metra. Używam dołączonych szpilek do przymocowania jej zarówno do ścian wykopu jak i do dna. Otwór jest dość ciasny dlatego ujęcia są jakie są. Teraz ponownie przymierzam rurę w otworze. Wychodzi trochę powyżej ziemi i o to chodziło. I tak muszę trochę podnieść teren w tym miejscu. Teraz wyznaczam otwór, który muszę wywiercić, aby wsunąć do studni rurę kanalizacyjną. Oczywiście należy uwzględnić spadki. Odmierzam po prostu dolną krawędź, a potem odrysowuję od specjalnej uszczelki do tego. Nawierzam jeden otwór na linii cięcia, a dalej używam wyżynarki. Po wycięciu i oczyszczeniu krawędzi nożykiem sprawdzam, czy wejdzie rura z uszczelką. W dolnej części studni nawierzam otwory wiertłem piurowym. Nie robię tego za wysoko, żeby później nie trzeba było sypać dużo kamieni. Tak przygotowaną rurę podłączam do reszty instalacji. Aczkolwiek można ją było dodatkowo obłożyć geowłókniną. Wpadłem na to trochę za późno podczas zasypywania. Studnię najpierw wsadzam do otworu, żeby sprawdzić na ile trzeba uciąć rurę wlotową. Pamiętam przy tym, aby wchodziła do wnętrza studni przynajmniej te kilka centymetrów. Przy samym montażu najpierw wsadziłem rurę doprowadzającą do szczówkę, Dopiero potem zamocowałem do niej studnie. Było przy tym trochę zabawy, ale ostatecznie wyszło na swoje miejsce. Rura jest ustawiona w miarę równych odstępach od ścianek z każdej strony. Na zewnątrz rury wrzucam kamienie. Mniej więcej wielkości pięści. Odkładałem je podczas kopania rowu pod rury czy ogrodzenie. Nie musiałem tutaj niczego dokupować. Mam u siebie od groma takich kamlotów różnej wielkości. Przy wrzucaniu trzeba uważać na to, aby nie zerwać włókniny. Tak to wygląda w środku. Jest ich jeszcze za mało, zależy mi na tym, aby były tak minimum 10 cm nad ostatnim rzędem otworów w spodzie studni. W górnej warstwie używam już mniejszych kamieni i sypię je z wiaderka. Tutaj już widać wystarczającą ilość. Teraz wyciągam szpilki z górnej części kniny i dokładnie przykrywam nią te kamienie. Nie jest to łatwe w tej wąskiej przerwie między rurą a ścianą wykopu. Łopatą nasypuję kilkucentymetrową warstwę żwiru. Następnie ponownie sprawdzam geowłókninę. I wyciągam ją przy rurze karbowanej, jeżeli jest taka potrzeba. Nie chcę, żeby żwir wpadł między kamieniem. Teraz już spokojnie zasypuję wszystko staczki. Co jakiś czas zagęszczam wodą. Aczkolwiek i tak planuję to na kilka tygodni zostawić, zanim ładnie wykończę to kamieniem z podsypką. Do wnętrza rury również postanowiłem wsypać trochę średniej wielkości kamieni. W teorii woda rozbijająca się o nie nie powinna wyrządzać szkód gałowu kninie czy podmywać żwiru. A przynajmniej taką mam nadzieję. Żeby ten pomarańczowy kolor nie rzucał się w oczy. Pomalowałem rurę czarnym sprayem. Ostatecznie zostawiłem to tak. Nie bardzo mam teraz czas na dopieszczanie tego. Finalnie planuję zrobić wokół włazu opaskę i nasypać kamyczków jak to się robi często wokół domu. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.